Doniesiono mi, że nie wypełnia pani planu. Doniesiono? Matka jednego z uczniów twierdzi, że na zajęciach mówi pani o polityce. Zakorzeniam to na te lekcje w szerszym kontekście. Nie uważam, żeby to było konieczne. A ja uważam, że młodym ludziom trzeba pokazywać świat z wielu punktów. Dlatego pokazała pani uczniom atlas anatomii. Co ty złożył? Fotograficzny atlas anatomii? Ci ludzie muszą zrozumieć, że życie nie składa się z samych przyjemności. Muszą być przygotowani na zetknięcie ze śmiercią, z cierpieniem, z fizycznością. Czy pan wie, że Zosiu w zeszłym tygodniu umarła siostra? Rodzice wmawiają jej, że siostra wyjechała do Australii. To nie ma związku. Proszę trzymać się planu. W przeciwnym razie będziemy musieli wyciągnąć wobec pani jakieś konsekwencje. Chce mnie pan zwolnić? Jeśli mnie pani do tego zmusi. Jestem stażystką, nawet mi pan nie płaci! Cisz. Jeśli nie podoba się panu mój sposób prowadzenia zajęć, proszę mnie od razu wyrzucić. Pani Wiktorio, te dzieci przygotowują się do pierwszej komunii. Niech im pani nie psuje tak ważnych momentów skupienia. Uważam je ręce pod głowę. Otworzyć buzię. Słucham? Bo pani taka spięta. Nie, właściwie nie. Tylko właśnie wyszłam z biblioteki, wie pan? Ciągle mi siedzi w głowie Bergson. Ciekawe, co on pisał. Ziernik. Zapomniałem ogrzać. Odejmiemy od rachunku. Jasne. Czy to pan ewolucję twórczą? Widzę, że było sklep seks. Nie, właściwie nie. Ładny kolor na ścianach. Po co pani właściwie do mnie przyszła? Jakoś tak dziwnie się czuję. Nie wiem, czy to oznaka bezpłodności. Czytałam ostatnio w jakiejś książce, że wszystkie te stany zapalne, wszystko może prowadzić do nieodwracalnych zmian w organizmie. Pochwała pani pękła. Jezus Maria. Ale proszę się nie spinać. To trzeba jakoś operacyjnie. Samo się zagoi. Dziękuję. Proszę się ubrać. Czy to na pewno nic groźnego? Zapiszę pani maść. 2 razy dziennie do pochwowo. Ostatnia menstruacja? 15 kwietnia? Marca. Coś nie tak? Oj, dziewczyny, dziewczyny. Poczujcie, jak w waszych ciałach pulsuje nowe życie. Złapcie się za brzuchy i potrząsajcie, potrząsajcie, potrząsajcie. Potrząsamy. A teraz głaszczcie, głaszczcie, głaszczcie. Głaszczemy. To jest jak gra komputerowa. Nie twór zbity, Mortal Kombat dla przyszłych matek. I oddajcie głęboko, głęboko. Głęboko. Oddychamy. 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 Głęboko. Tak. Wasze macice przygotowują się na najważniejszy moment w waszym życiu. A jak ktoś raz już wrócił? Wiktorio. Chcesz nam opowiedzieć, jak to było, kiedy rodziłaś? Jeszcze nigdy nie rodziła. Więc co chcesz nam powiedzieć? Chodzi mi o pewną konstrukcję myślową. Jak można uważać, że to najważniejszy moment, skoro ma się na przykład 4... Uwolnij się od myślenia. Tutaj oddychamy, głaszczemy, potrząsamy. Oddychamy, głaszczemy, potrząsamy. Jesteśmy otwarte i gotowe na cud narodzin. Jesteśmy zwierzętami, jak Bóg nas stworzył. Trzymają nas za ręce, pomagają urodzić. Oni też są zwierzętami? Oczywiście. Kiedy nas żną, wtedy my leżymy bezradne na plecach z rozkoszy. Bezradne. Mężczyźni przyjmują.
przynoszą nam jedzenie i płaczą, kiedy rodzimy. Poczuj to, Wiktorio! Czy ktoś może mi powiedzieć, co ja tu robię? Oddychasz, głaszczasz. Uważam, że człowiek ma też rozum. Pomoże mi ci przełamać lęk przed macierzyństwem. Nie, dziękuję. Młodzi. Nic z życia nie macie, żenujący jesteś. Po prostu nie mam ochoty. Masz. Diety, kalorie. Wszyscy się odchudzacie. Ja nie. Odchudzasz się, tylko się boisz przyznać. Już ja to wiem. A wszystko to gówno warte. Babciu, proszę. Przepraszam, no już. No. Czego ty chcesz ode mnie? Nie jedz tyle słodyczy. Jeżeli lekarze zabronili, nie wolno ci. Wolno. Widziałaś kiedyś lekarza, który miałby rację? O, widziałaś? Powinnaś schłonąć, serce nie wytrzyma. Moje serce wytrzymało hitlerowców, komunistów, śmierć dziadka, uczenie w szkole dla dzieci specjalnej troski. A jak to było z dziadkiem? Co? No jak się poznaliście, wzięliście ślub? Normalnie. Mówiłam się, jak nasz patrol zatrzymał na chorze, a ja miałam w staniku rozkazy z batalionu. Mówiłeś, potem ciebie zgwałcili, a dziadka rozstrzelać. Dokładnie tak. A tak się śpieszyli z tym gwałceniem, że gazetek nie znaleźli. Głupie szwaby. A jak to było, kiedy mama rodziłaś? Co? No, poród i wszystko. Nie, takich świństw ja ci opowiadać nie będę. Babciu, to dla mnie ważne. Zjedz czekolady. Za okupacji nie było, pojadłabyś przez rok ziemniaków z burakami, to by ci się zachciało czekolady. Rozumiem. Przed wyjściem z domu zjadłam tabliczkę. Naprawdę? Naprawdę, nie mogę więc. O, moja dziewczynka. To powiesz mi, jak to było, kiedy mama rodziłaś, czy nie? Co cię naszło nagle? Ty wiesz, że żarówki teraz robią jakieś wybrakowane. Już druga w tym tygodniu mi się przepaliła. Zmienię. Masz tutaj nową. Jeszcze dzięki Bogu mogę dojść do sklepu elektrycznego. Ale babciu kochana, jakie to życie jest okropne. Okropne? Co za koszmar. Ciebie Niemcy gwałcili, mamy ubecy pili. Mnie nikt nie chce zrobić. Ale to wszystko takie okropne. Czemu ty histeryzujesz? No, czekoladę byś zjadła. Po co ja mam rodzić? Dlaczego akurat ja? Na tym łóżku rodziłam. Ledwo się zorientowałam, że to już. Pytają mnie, czy ja dziecko chcę zobaczyć, a się pytam, jakie dziecko. Nie było strasznie. Nie bój się. Nie wolno się bać. Ty nienormalna jesteś? Drzwi trzymasz otwarte w nocy? Oj, bo zapomniałam zamknąć. Piwo? Dzięki, nie piję. Od kiedy? Od jakiegoś czasu. Aleśmy się długo nie widzieli. No. Co u ciebie? To co zawsze. A u ciebie? Bywało lepiej. Ty zawsze znajdziesz powód, żeby się martwić. Słuchaj, wpadłem, bo mam sprawę. Ile? 102? Durna. Wiesz, że ja nie o tym. Pamiętasz, jak myśmy kiedyś pili? Sorel, nie mam czasu na wspominanie, więc przejdźmy do rzeczy. Znowu będziesz mi kazania prawił? Ale może nie pij piwa, dobra? Przestań! Jak się dzidzia urodzi głucha, to mi nie mów, że to przeze mnie. Pewnie, że nie przez ciebie, to ty nie umiesz nic do rzeczy.
Nie bądź głupia, suka, wiem, że to moje dziecko. O, stary, no teraz to przegiąłeś, tylko ja wiem. Poza tym może byś zaczął liczyć. Raz, dwa, trzy, cztery. Sukrety. Wiesz co, tyle czasu ty mnie tak witasz? Wszystko przez to, że nie żyjesz. Nie chcę ci wchodzić z butami w życie, ale co teraz zrobisz? A ty co byś zrobił? Wybacz, ale nie umiem się wczuć w sytuację. Po pierwsze, jesteś dziewczyną. Po drugie, żyjesz, a po trzecie, masz w brzuchu obcego. Dzięki. Myślałam, że mnie jakoś pocieszysz. Teraz to już na pewno usunę. Głupia jesteś. Nie twoja sprawa, wracaj skąd przelazłeś. No to chociaż powiedz, kto jest ojcem. Nie wiem. Podobno kobiety zawsze wiedzą. Nie jestem jakimś księgowym od zapisywania stosunków, nie mam do tego głowy. No ale kogoś podejrzewasz. Niepokalany poczęcie. Jasne. No co, myślałam, że u was się wierzy w takie rzeczy. Słuchaj, ciągle musisz mi dokopywać z powodu mojej śmierci? Przepraszam. Idę. Zostań. Jak chcesz, to możesz myśleć, że ja jestem ojcem. Dzięki. Wiedziałam, że wyglądasz bzdury tylko z dobrego serca. Byłbym dobrym ojcem. Oczywiście, gdybyś się nie puszczała z kim popadnie. Raczej gdybyś ty po pijaku nie wlazł pod ciężarówkę. No od ciebie wychodziłem. Nie zwalaj na mnie, trzeba było się rozglądać. Jechał nieprzepisowo. Mogłeś zostać, posłałam cię przecież na kanapie. Teraz mi wymyślasz jakieś romantyczne historie. Głupie te przypadki w życiu. Mama? Kogoś? Mamy. Pomyliłeś drzwi. Ciebie. Mamy dziś wieczór dziwnych gości, tak? Dobrze. Co masz do powiedzenia? Ha? Gada i wnocha. Nie usuwaj mnie. Co takiego ciekawego jest na świecie? Jeszcze zachorujesz na raka albo wpadniesz pod samochód. Beznadziejna siebie mama. Właśnie. I dlatego wybacz, ale jutro idę na skrobankę. No widzisz, już płaczesz. A co by było, gdybyś się urodził? Ty chcesz zostać nauczycielką? Przynajmniej jestem stanowcza i konsekwentna. Jesteś wredna. Jeszcze się nie urodziłeś, a już pyskuję. Dobrze. W takim razie ucieknę. Ucieknę z domu i nigdy więcej mnie nie zobaczysz. Droga wolna. Znajdę sobie lepszą mamę. Proszę bardzo, jest cała masa kobiet, które chętnie cię przygarną. Miło było cię poznać. Na pewno mnie nie chcesz? Jakbyś zmieniła zdanie w tej kwestii, będę w okolicy. Cześć. Cześć. No i jak leci? Usiądę na chwilę, dobra? Pewnie, siadaj. Pogadamy, pozwierzamy się sobie z różnych problemów. Spokojnie. Przyszłam, żeby ci pomóc. Tak? A kim ty właściwie jesteś? Mówiłeś chyba, ale zapomniałam. Jestem macicą. O, macicą. No tak, widziałyśmy się na poczcie. Mieszkasz w drugiej klatce. Jaką macicą? Normalną, twoją. Ale też ogólnie. Można powiedzieć, że jestem... symbolem. Idź stąd. Nie będę rozmawiać z własnymi organami wewnętrznymi, to schizofreniczne. Właśnie tak. Wypłaczesz się, a jutro wszystko będzie dobrze. Nie będzie, zaszłam w ciąży. No to akurat wiem. Nie nadaję się na matkę. Jesteś kobietą czy nie? Tak, chyba. Nie wiem.
Masz piersi, pochwy mnie. Pomożemy ci się pozbierać do kupy. I to ma być definicja kobiecości? Czujesz się jak mężczyzna? Nie! Raczej. Podoba mi się koleżanka z wydziału. No ale płeć masz chyba taką jak trzeba. Ja w ogóle nie mam płci! Nie chcę mieć płci! Co innego mówiłaś, kiedy majstrowałaś dziś? To był przypadek! A tak w ogóle to skąd ty wiesz, co ja myślę? Ty się chyba zajmujesz innymi sprawami! Komunikuję się czasem z twoim mózgiem. Zdecydowanie za rzadko! Przestań urządzać histerię. Dorośnie. Powiedz sobie, będę matką, ciesz się. Słowo matka do mnie nie pasuje. Mam 23 lata, studiuję, pracuję, dużo czytam. Nie chcę skrytynić do reszty, wpatrując się w uroczą buzię Bobasa. Będziesz mogła czytać w wolnym czasie. Jakim wolnym? Ty wiesz, jak to boli, ten poród w ogóle! Jestem na to gotowa. Sorry, ja nie. Uspokój się. Będziemy ćwiczyć mięśnie, pójdziesz do szkoły rodzenia. Mam ochotę się strzelić, wiesz za co? My im czy oni nam? Oni nam. Kiedy ty sobie wreszcie chłopaka znajdziesz? Nie potrzebuję. Zjedz trochę ziemniaków, takiej chudej nikt nie zechce. Prawda, Darek? Prawda. Mam ważną sprawę. Ważne sprawy. Jak w twoim wieku byłem już po studiach. Nie o to chodzi. Ucz się, dziecko, ucz, bo skończysz tak jak ja. Posłuchacie mnie czy nie? Mówcie. Wygląda na to, że... Poczekaj, mam drugą za pogodę ucieknie. Jestem w ciąży. Z kim? Z nikim. Matko Boska. Nie mogłaś usunąć? Pomyliłam datę już za późno. Mówiłam. Marta! Ty jej miałaś powiedzieć! Co? Skąd się biorą dzieci? Ale mówiłam, prawda? Coś wspominałaś, ale ja wiem. Nie wstydź się. Ja się nie wstydzę. Przyprowadź do nas tego chłopca, my go na pewno polubimy. Ale ja naprawdę nie wiem. Jak to nie wiesz? No, z którym? Matko Boska. Spotykałam się z kilkoma. No może było ich kilkunastu, no przecież to wy jesteście od rewolucji seksualnej. My? Nic o tym nie wiem. Nie wiem, może to było na zachodzie, ale nie u nas. Komunizm, żelazna kurtyna, zimna wojna, pierwszy człowiek na księżycu. W każdym razie z żadnym z tych facetów nie było nic poważnego. Jesteś w ciąży. Jakoś sobie poradzę. Bez męża? A co? Pomoże mi nosić brzuch czy urodzić? Sytuacja jest prosta. Ja nie wiem, kto jest ojcem. Ojciec w ogóle nie wie, że nim jest, więc możemy uznać, że nigdy go nie było, prawda? Z punktu widzenia nauki... Umówmy się, że umarł. Umarł? Nie żyje. Samochód go przyjechał w przejściu dla pieszych. Moje biedactwo. Dzielna z ciebie, dziewczyna. Moje biedactwo. Kim jesteś? Wynocha z mojego łóżka!
Martusiu, to ja. Odejdź! Jesteś przemęczony. Schowałeś mi ciuchy? Są na fotelu, ale lepiej nie wstawaj. Co ja ci nagadałam? Ty pewnie myślisz, że ja mam 18 lat, tak? Jak mam makijaż, to wyglądam, ale teraz chyba widać, że nie, co? Kochanie, popatrz na to. Tylko sobie nie pozwalaj z tym, kochanie. Stanik. Zboczeniec. Jaki dziś dzień? Poniedziałek. Kurwa, no. Fizyka. Maleństwo, posłuchaj. Odbiło ci po jednym winie? Ty jakiś dziwny jesteś. Co, nigdy ci się film nie urwał? No nie na tyle czasu. Chyba mi nie chcesz mówić, że leżałam w twoim wyrze, no ile, he? Dawaj resztę ubrań. A co to ma być? Ciuchy twojej żony? Nie odróżniasz? Są twoje. Ja ostatnio miałam ciężki okres. W sensie momentu. Rozstałam się ze swoim facetem. Jezu. Ale jesteś spuchnie. Ty nie gap się może, co? Posłuchaj. Nie mam zamiaru słuchać o twoich małżeńskich problemach. Nie wyjdziesz. Weź, puść mnie! Dokąd chcesz iść? Do szkoły. Posłuchaj uważnie, nazywasz się Marta. Wiem, jak się nazywam. Nie masz 17 lat i nie chodzisz do szkoły. A ja nazywam się Darek i jestem twoim mężem. To jakaś zboczona gra? Tak? Pokazać ci zdjęcia ze ślubu? Nie chcę żadnych zdjęć. Zobacz. Co to ma być? Akt ślubu. Słuchaj, to można wszędzie kupić, podrobić. Marta, zobacz. Twój podpis. Podrobiony. Co ja mam zrobić, żebyś mi uwierzyła? Co ja mam zrobić, żebyś mi uwierzyła? Darek, tak? Nie płacz. Powinieneś się zapisać na jakieś leczenie. Są takie grupy terapeutyczne. To pomaga, naprawdę, sama chodziłam. Było bardzo miło. Wszyscy opowiadali o swoich problemach. No w ogóle tak. Wiesz, co to za kaseta? Nie. Słuchaj, wolałabym nie wiedzieć. Jeżeli tam jesteś obok twojego, proszę cię, mi puszczę. Obejrzyj sobie, zaraz przyjdę. Ile ja mam lat? A skąd my się znamy? Z Łeby. A to dziecko? Wiktoria. 6 miesięcy. I to jest nasze, tak? Tak. Nie wiem, jak to wszystko zrobiłeś, ale naprawdę psychol z ciebie. Magidzian? Tak. Nie wiesz, ile osób? 17. Przede mną na świętko. Fajny brzuch. Dzięki. Przez niego muszę wziąć urlop. Ja też biorę, jeśli się dostanę. Cholera bierze na te kolejki. No nie można by wszystkiego załatwić przez internet. Większość profesorów nie umie obsługiwać interneta. Buce. Buce. Wiktoria, jestem. Justyna. Coś nie tak? Żygać mi się chce. Zająć ci kolejkę? Nie, już dobrze. Wiesz co, nie znam się na tym, ale słyszałam, że to tylko przez pierwsze 2 miesiące.
Mi się chce ciągle, tak ogólnie. Czytałeś ostatnie zeszyty? Pisz o mądrościach Sartra. Nie czytałam. Nic nie czytam. W ogóle? Tylko żygam. Wiesz co, nie wiem, czy się dzisiaj tutaj dostaniemy. Wydaje mi się, że stoję to od zeszłego tygodnia. Czy to możliwe? Chodź na kawę. Nie mogę kawy. Albo na herbatę. A jak mnie skreślą z listy? To ich pozwiesz do sądu. Bucy. Bucy. Kochane dzieci, proszę mi powiedzieć, dlaczego sierotka Marysia w bajce Marii Konopnickiej, zatytułowanej o krasnoludkach i sierotce Marysi, była smutna i co z tego wynikło? Nie, Antosiu, to nie dlatego, że nie miała pieniędzy. Boże, to takie smutne, przepraszam was. Nie widzicie, że to okropnie wzruszające? Była zupełnie sama na tym okropnym świecie. Brakowało jej miłości, nikt jej nie pomagał. Biedna sierotka. Jej nie trzeba. Pani już nie płacze. Widzicie? Myślę, że to są nasze ostatnie zajęcia. Pożegnajcie się ze mną i z dziedziusiem. Słuchajcie pana dyrektora. Uczcie się, póki możecie. Przepraszam. Do widzenia. Skąd ty w ogóle masz to dziecko? Myślałaś kiedyś o tych wszystkich możliwościach, które na nas czekają? Kocham cię. I ciebie też. W pewnym sensie, przepraszam. Przepraszam to przez te ciąże. Cały mnie. To ostatnia chwila, zanim zostanę matką. Cicho. Mówię, nie męczę. Nie wolno ci się teraz męczyć. On się nie rusza. Nigdy się nie ruszał. Thank you.
Wyjmij go! Mówiłeś, że będę płakał. Pokażcie! To był chwilowy kryzys. Nic takiego się nie działo. Ciąże jak ciąże. I nie miałeś żadnych wątpliwości? Nie, dlaczego? Dostałam za ciebie od państwa 1000 złotych. Czyli? Jestem adoptowany. Skąd ci to przyszło do głowy? Tak pomyślałem. W końcu nigdy mi o tym tak dokładnie nie opowiadałaś. Czytałeś te książki, które ci kupiłam? Które? Ciało mężczyzny i skąd się biorą dzieci? No, to było jakieś 15 lat temu. Co cię naszło? Jest 8 rano, to mnie pytasz o jakieś historie, które ci sama. To był moim ojcem. Mówiłam ci. Nie ma zdjęcia? Gdybym wiedziała, że umrze przed twoimi narodzinami, trzymałabym jakieś zdjęcie. Chciałaś, żebym się urodził? Czyli jestem nieplanowany. Nie nudź. Oj, idź. Bo się spóźnisz na zajęcie. Kocham cię. Ja ciebie też.